Dzień dobry Państwu z ulicy Krakowskiej, która wygląda jak zawsze i jak zawsze chodzą po niej ludzie, ale coś jednak się zmieniło. Pandemia zmusiła nas do noszenia maseczek, a w tych maseczkach często trudno rozpoznać znajomych. Nie widać, czy ludzie się uśmiechają. Ja chcę Państwu pokazać, że uśmiecham się do Państwa. I niestety wprowadziła bardzo wiele nowych stresów. Stresów związanych na przykład z izolacją, stresów związanych z zachorowaniami, z zakażeniami, zmianami, które weszły w nasze życie tego zwykłego rytmu dnia. O tym wszystkim chciałam porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, panią Anną Chojnacką-Bochenek, psychoterapeutką. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak ta sytuacja z maseczkami wpływa na nasze życie, bo nagle zabrano nam odbieranie pewnych bardzo istotnych bodźców? Ja może zacznę od tego, kiedy pierwszy raz spotkałam się z maseczkami w przestrzeni publicznej. To było kilka lat temu w Japonii i byłam zaskoczona podejściem ludzi do noszenia maseczek, bo byłam przekonana, że to ochrona przed smogiem albo ochrona przed chorobami. Dowiedziałam się od koleżanki, która tam mieszka, że to jest raczej przejaw odpowiedzialności i szacunku do innych i ten aspekt jakoś bardzo mnie ujął. A w czym nam to utrudnia życie? Bo wiadomo, szacunek w tym momencie jest bardzo ważny, bo jeśli jesteśmy chorzy, nie zainfekujemy innych, jeśli mamy te maseczki. Ale mówimy to o takiej blokadzie psychicznej, która się gdzieś pojawia, o takim wrażeniu, że wszyscy jesteśmy smutni i o trudności w odczytywaniu emocji. Jest zablokowany bardzo istotny kanał komunikacji, to nasza mimika. Jest to dla nas wszystkich trudne, a... Pani też utrudnia pracę. Bardzo, w pracy tak, dlatego no, pracuję w dystansie i jeśli to możliwe, no, żeby było bezpiecznie. Gorzej się słyszymy, gorzej nadajemy, gorzej odbieramy. No i wydaje mi się jeszcze, że to, co jest ważne, to COVID spowodował, że mniej się na przykład dotykamy. Nie, zwykle z pacjentami witałam się przez podanie ręki. Teraz tego nie ma. Jest. A po podaniu ręki, po sposobie też można wiele odczytać. No, oczywiście tak. No także no, jest inaczej, ale słyszę też, że ludzie coraz częściej mówią o tym, że trzeba jakoś żyć, że adaptują się do tej sytuacji, że jakoś to tak, no... radzimy sobie bardziej z tym. Oswajamy tą sytuację. Tak. Natomiast to dołożyło na pewno dodatkowych stresów. Z jakimi stresami w tej chwili, w dobie pandemii, borykamy się jako dodatkowymi stresami, o których byśmy wcześniej nie pomyśleli? Izolacja, lęk przed przyszłością, przed brakiem stabilności materialnej. Ludzie się boją o kredyty, kontaktów towarzyskich, wzrost konfliktów rodzinnych. Ludzie więcej są ze sobą i no jakoś tak... Nie odnajdują się nagle. No nie od razu. Dzieci sobie słabo radzą z samodzielną nauką. To jest bardzo duży problem. Naprawdę bardzo duży problem. Uzależnienie od alkoholu, używek, multimediów. To wszystko nam się wyleje za jakiś czas. Proszę powiedzieć, kto trudniej, kto gorzej znosi te obostrzenia, tą izolację, czy dzieci, czy starsi? Mhm. Bo to są takie dwie grupy skrajne, które mają jakby zwiększoną wrażliwość, prawda? I która z tych grup gorzej znosi tę sytuację? Nie ujęłabym tego, kto gorzej. Raczej dzieci i dorośli przeżywają to inaczej. Dorośli mają te swoje takie właśnie trudne sfery, problematyczne, związane no, z chorobami, zaburzeniami albo z trudnościami tak, życia i przystosowania się, o których mówiłam. Dzieci są takimi naszymi małymi sejsmografami. Bardzo reagują na bodźce, które dostają od opiekunów i dorosłych, rodziców. Wchłaniają nasze emocje. Nasze emocje. Tak, także no, bardzo wpływamy na to, co przeżywają dzieci i jak przeżywają dzieci. Ale ta sama izolacja, czyli no, dzieci potrzebują jednak się wybiegać, potrzebują towarzystwa. Ta szkoła też jest dużą mobilizacją dla nich, bo wiąże się ze społecznym kontaktem. W tej chwili tego nie ma. Czy to też w jakiś sposób bardziej oddziaływuje na kształtowanie psychiki współczesnych dzieci? No tak, oczywiście. Dla dzieci na przykład bardzo no, dużym problemem jest to, że po prostu nie mogą świętować swoich urodzin z koleżankami i kolegami. To jest dla dzieci no, duża rzecz,
że nie ma tortu, nie ma przyjaciół, że nie ma odwiedzin w domach, nie ma nocowania u siebie nawzajem. Coś, co było taką normą, no, nagle zniknęło. Na szczęście małe dzieci i maleńkie dzieci mogą chodzić do przedszkoli i żłobków, bo to jest ta taka faza rozwojowa, gdzie te interakcje są niezbędne. Tak, do prawidłowego rozwoju i potrzebne. Także no, na szczęście tutaj jeszcze toczy się to normalnie. Czy możemy w jakikolwiek sposób zastąpić ten brak takiego bezpośredniego, normalnego kontaktu, czyli tej mimiki, braku kontaktu takiego fizycznego, czyli tego uścisku dłoni? No teraz dajemy sobie żółwiki i przybijamy łokietki. Sama pani widzi, ile adaptacji. No tak, to jest coś, co powstało na potrzeby chwili. Ale jak sobie radzić z tym stresem, z tym lękiem przed przyszłością, bo to jest chyba najgorsze, ta niewiadoma, że nie wiemy, co nas czeka, jak długo będziemy tak funkcjonować. Nie będę oryginalna, mówiąc, że aktywność fizyczna, bycie na dworze, ciekawe zajęcia w domach dla dzieci. Ale wydaje mi się, że nie wiem, kontakt z przyrodą działa i sport. Czyli niestety nie ma złotego środka, jak sobie radzić w tym momencie z maseczkami, ze stresem. Ważne, żebyśmy starali się być jak najbardziej optymistyczni i wierzyli w to, że kiedyś ta pandemia się skończy i wtedy będziemy mogli nadrobić ten czas. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.